Cześć, witam się w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2 na moim kanale, się ze mną Adam. Jestem. I w dzisiejszym odcinku nasze dwa many, oczywiście nowe dalej. Jesteśmy w Gdańsku i jedziemy się polską trasą z Gdańska do Łodzi. Nic pomiędzy, te jedne bramki jak widzę chyba są, dwie, no nawet dwa razy bramki widzę są. Raz, dwa. No tak, dwa razy bramki i wjedziemy dzisiaj na chłodni chyba wołowinę, a ile ton to? 21. No właśnie, to Adam powie. Fajnie, w sumie w tych lusterkach zmieniłeś sobie, nie? No. Widać ten, jak coś jest w tej strefie. I masz w tym punkcie, jak ci się podświetla. Tak, pikać zaczyna, nie? No, na żółto się podświetla. No i chłopaki, no. No i gdzieś. Tak, blokował. No i... Są kurwa debile. Widzi kierunek, nie wpuści. Wiecie, bo ja jeszcze, o, jeszcze muszę sobie kierownicę dokręcić. Dobra, że startujemy z Gdańska. Dzisiaj taka, stwierdziliśmy, że polską trasę trzeba zrobić. Ty, no kurde, poczuł tony. Silnika nie masz, czy co? Nie, po prostu... Ja ruszam też z trójki, nie? Więc no. On ma czasem ciężej. Muszę czasem 21 ton, a tak się. Co? Ciągnie wolno. U ciebie ciągnie? No ogólnie. Ile? Pewnie tyle samo masz koniec. Najwięcej chyba mamy, nie? 640 na drzwiach. Z prawej na pewno masz napisane. No w mieście to się wolę tak nie bawić. Chociaż dobra. Tak, 640. Dobra, naszym zadaniem jest wyjechać z miasta. Dzisiaj lądóweczkami polskimi. Kurde, jeszcze. Jeszcze noc nas zastanie. Dobra. Nie ma co przesadzać z prędkością. A tu chyba autostrada jest, nie? To nie tak. Tak strzelam. Że może tak być. Dobra. Może prom będzie. O Boże. U kurde, czerwone. Ja dawno tu prosto nie jechałem. W sensie prosto dalej, nie? Bo tutaj to czasem się jedzie, wiadomo, na prom. Bo my tam Gdańsk ustawiony mamy jako dom nasz. To... Domu najbliżej. Jak ci się podobają rejestracje XD? Ty nie? No. Nie, ja miałem Poznań. O ty, o ty. Bo ja nie miałem tego dodatku wcześniej. Pewnego ja na Poznaniu grę. Zdaję nam całkiem spoko. My będziemy mieli XSL, tak? A nie wiem. No tak. Trochę no, tak bez sensu trochę. No ale no nam ten X wtedy przechodzi też. W ogóle to. Chociaż to chyba miało być tylko w największych miastach, to może tutaj... Tak, no ale no, potem też się skończą, jak u nas się skończą też, nie? No wiesz. No, wtedy może tak, ale zanim się skończą na GSL-ach, to raczej dużo, dużo dłużej potrwa niż tutaj w Gdańsku. Kurde. Co? Wypieszam się. Co tu się wydarzyło? Standardowa procedura Adama, musiał się wypierdzielić. Nie, nie, już jest na kołach. No ja widziałem, tam kurde coś się działo. Nie, nie, nie wiedziałem. Ja nawet chyba 30 na godzinę, a nagle znalazłem się na bocznych kołach. O Boże. Nie wiem jak. Masz talent, człowieku. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Ja się nie chwalę. No. Ja mam talent, ja się nie chwalę. No. Także, no, też na wakacje planujemy challenge. Czy ja bardziej będę go robił, Adam mi pewnie czasem przyjdzie pomóc. No. Na live'ach, ale to wyjaśnię na pierwszym live'ie z tego challenge'u. Planujemy też streamować wakacje, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak zawsze. No, jak zawsze, czyli nie wyjdzie. Stream jeden w miesiącu. Taki spoiler poszedł. No niestety, do streamów jakiejś takiej nie mam.
jak do nagrywania czasem, że po prostu, no czasem jest u nas tak, że filmy idą hurtowo. Po prostu lecimy jeden za drugim, jeden za drugim. I fajnie jest, no czasem wiadomo, nam się nie chce. I to każdemu się może nie chcieć. Albo też nie możemy się zgrać czasowo. Tak jak Eurotrack miał być w piątek. Nie, no tydzień temu miał być, tak? No. Ale niestety nie udało nam się go nagrać. Oj. Nie trafiłem w bieg, ty. Ładnie. Dobra. No jak widzicie, już mam tablety założone, tak? Adam to zauważył. Ja już jeździłem tak w międzyczasie w Eurotracku, trochę godzin pojeździłem, więc się przyzwyczaiłem do nich. Dobra, 8,5 tu trzeba dać i lecimy z tematem. Jak mi tu paliwo wygląda? Mam, dobra. Cyk. Tempomacik. Kurde, doceniam tempomat, nie? Coś pięknego. Gdzie tam? Gdzie ktoś się nie śpieszy, tempomacik i lecisz. No. Jak masz długą prostą, to się przydaje. Kurde, będziemy musieli wyprzedzać? Chyba tak. 8,5 i będziemy wyprzedzać. Niestety. Będziemy się ciągnąć za nimi całą drogę, bo oni tak jadą tylko. Może żebyś mandatu nie dostał. Spokojnie. Spokojna twoja. W sumie jest trochę bez sensu ten mandaty, które mają wejść, moim zdaniem, za jakie? Wyprzedzenie. No, że ciężarówki nie mogą się wyprzedać. Nie? Ja? No, w sensie ze znaczną, nie wiem jak tam dokładnie jest zapisane, ale że niby dużo większą prędkość muszą mieć, żeby uprzedzić, no, a nie, że jeden na godzinę. No to jest chore. No. No kurde. No jeden będzie musiał ten przyhamować, żeby tamten go wyprzedził? No, to ogólnie nie będzie mógł wyprzedzić. Ja, no, trochę głupia sobie, ale... No to olka. To robią ludzie, którzy nie jeżdżą ciężarówkami, albo w ogóle nie rozumieją tego społeczeństwa. No niestety, tak też bywa. Ja o tym nawet nie słyszałem. I coś się o uszy obiło, ale nie wiem, czy w końcu to wprowadzą. Wydaje mi się, że tak. To już ogólnie. Na pewno. Ale nie wiem, jak to tam działa dokładnie. A to ma być w Polsce tylko, czy w Unii? Nie wiem. Bo jak w Unii, to mnie nie zdziwi. W Polsce to tak... Czasem się słuchają ludzi. No to czasem. Może przed wyborami. No. Zwłaszcza przed wyborami. No, a większość raczej jest przeciwko ciężarówkom. Bo ich irytują. Może dlatego próbują wprowadzić. Ale no, jakby nie ciężarówki, to byśmy nie mieli co jeść, nie? A oni by byli 30 sekund szybciej w domu. No tak, przecież to 30 sekund to czasem tak zmienia. Może dzisiaj Ukraińca wyprzedzam. Skodą podobną do mojej jechał, nie? I wiesz, u nas jest w Polsce, jest, wiesz, z przodu jest wolne, a ty jedziesz wolniej i chcesz komuś, wiesz, to walić prawym, nie? Kierunkiem. No. Nie? No, a gościu mi lewym wali, nie? A mówię, co jest ty? Wiesz, wiedział, że o coś tu chodzi, że Polacy mają taki jakby zwyczaj. Ale nie wiedział, o co dokładnie chodzi. No, ale bardzo miły. Podziękowałem. Też mnie trochę irytował, jak jechał tam przed i za Niemczewem, tak 70. Jakieś awaryjnymi i długimi przy okazji. Boże, bo zauważyłby długie, nie? No, ja widziałem, widzicie, komuś długimi poczach straciłeś. No. Ta, jo, bo w dzień było widać, jak ci mrygnąłem. Bo ja widziałem lusterkę. No tak. Znaczy, no widać było, ale... No tak, no ale nie raziłem cię, powiem ci tyle. Ale tam nigdy lewego pasa nie używam, ja zawsze na długich jadę, to sami zjeżdżałem. Do pobocza. O Boże, kurwa. Jak się trafi trudny przypadek, to jeszcze trąbię. No tak.
Można i tak. Ja pierdzielę. Już jest 15 czerwca, już zaraz kolejny grudzień, zaraz kolejny raz daily. Ja pierdzielę. Za chwilę po wakacje. O Boże. Dopiero co się zaczynałem. No ale jak wakacje miną, to wiesz, ja mam 2 miesiące do szkółki, potem w ogóle Eldorado, nie? Praktyki i tyle. Jedziesz tam z tyłu? No jadę, jadę. Coś się nie widzę. No nie jadę tutaj, jadę, tylko jakiś dzień mi blokuje drogę. No, autostrada Tutaj się kończy, już lądówką lecimy. już na długi siadę, to zjedzie. Nie wiem, czy zdążę go wyprzedzić. No i jeszcze jeden się tu jedzie już zorze. Dobrze, kurde. No prawie już jestem. No to bo. No widzę właśnie, teraz już się na GPS-ie chociaż pojawiłeś. Przed nami tutaj Iveco jedzie, także. Łatwo. O Boże, on też tu skręca. Ogólnie na pewno w tym roku muszę kupić tą skrzyneczkę sobie. Z tymi przyciskami, z tym wszystkim. Do farminga i do Eurotrucka, nie? Za mało mam tych przycisków. A ja się wolę, już zauważyłem, przyzwyczaiłem się i wolę. No i on będzie mnie teraz hamował, nie? A jak? Przędzej go tam skrzyżowali. No niestety, z idiotami tak się czasem nie da. No. Ale dźwięk co się robi? O Boże, ty mnie razisz. Co ja powiedziałem? A o tej skrzynce, że no już na wygodę idę teraz. Czekaj, bo ja nie wiem, co tu się może dziać. Dawaj, dawaj. Przed zakrętem. Boże, to już jest niebezpieczne, co my robimy. Ja przychodzę, dobra, jadę. O kurde, ciągła. O kurde, zakręt. Kurde. O się przychyla. Chory jesteś. Dobra, trzeba przyhamować. Darzę tu ograniczenie do 90, taki kaganiec. Co? A. O ten kaganiec ci chodzi. No. Dobra, 7-5. Lecimy. No nie chcieliśmy po prostu za gościem jechać. Kurde, ale kolejny się na horyzoncie tutaj już pojawia. No, trzeba już się szykować. Nie mamy w ogóle do celu. 126. Także nawet. Kurde, paliwo mało zostaje. Powoli. No, paliwa masz mało? Bardzo mało. Wystarczy ci? Teoretycznie tak. Nie wiem, jaki to jest zbiornik. No, żyć ci się jeszcze nie zapalił, to. Już dawno się pali. Ja? No. Będzie tu Masz tu stacja? stację, A no? nie, jest za chwilę, no. Co możemy zjechać? Rozrywkę zadamy na odcinku. No, Stację przynajmniej mam. ten derby przejedzie sobie kawałek. I tak go dogonimy pewnie przed Łodzią. Pewnie da. No i po co hamujesz, mur? Czyż to nie jest ostry zak? Możesz ty Ze mi... strefą jedzie? Ta. Bo może paliwa nie mają, i on wiezie. Tak powoli, dlatego. Mówi mi się, rozładuje to. Dobra. Który instrybutor bierzesz? Bliższy.
Dobra, zgasimy, tankujemy do pełna, chociaż prawie jest pełno, ale 150 litrów, to tak pełno nie było. Ile wejdzie? To nie sporo. ...370 weszło. O, ruszasz? No, zbiornik pewnie jest 400 tutaj mam. Masz mniejszy, bo masz 3-osiówkę. Dobra. Trzeba tu go przygotować. Siedem, pięć i lecimy. Ty kurde, tu pełno zakrętów jest. Nie taka prosta trasa. Ciekawe, czy dogonimy tamtego jeszcze. Wydaje mi się, że tak. Pewnie jeszcze tego, co przedwaliśmy go tam. On nas nie dogonił chyba, nie? No nie wiem nawet. Mi się wydaje, że on za nami dalej jest. Nie pamiętam, czym on jechał. On nic nie przejeżdżało. Może i nie. Chyba. Nawet jak oni tak mulą, że i powinniśmy ich tu podoganiać. My tu 7-5 lecimy. Robi różnicę. No tu pewnie jest 30 jechał. No. Te parkingi w Polsce, nie? To hit. Ślady, jak ktoś wleciał, to... Leciał bokiem, ty, i tyle. I to jest taka trasa, kurde, jedna z nielicznych, gdzie z miasta do miasta się jedzie i nie przejeżdża się przez żadne inne, nie? Po drodze. No. Mogli dać, co mogli wydać? Bydgoszcz. Do Bydgoszczy byśmy zajeżdżali. Albo co jest Grudziądz jeszcze po drodze, tak? W sumie. Albo koło nas mogli przejeżdżać. Po drodze też, nie? Nie wiem. Gdańsk, Łódź. Po drodze. No Szczecin też. No. I Berlin mam czas. Nie. Berlin jak walić, to przez nas obowiązki. Tam dalej się no. Lubię i kołczygłowy, nie? Tą ścieżkę. No i potem przez Czechy i już dochodzi wtedy. No, no tak. Już mi się na nawigacji widzę, że się cel świeci. Jak Czechy to już Chorwacja blisko. Honolulu nawet. Mm. No. Już kurwa, z górki. No bo skończymy akurat turniej z Roketa. Nie ma graczy. No i też cię nie będę zamęczał, bo... Zajedziesz... Ma wykwalifikowanych graczy. No tak. Potrzebujemy gracza porządnego, tego trzeciego. Chociaż nie wiem, czy on by nie przyszedł, ale... Znaczy wczoraj był zajęty, więc no... Więc raczej dzisiaj może już będzie mniej. Zobaczyć, czy muszę ten, po odcinku zobaczyć, czy odebrali tą wiadomość co do roboty. Minen, tej. Jak ją złożyłem w razie W, że jutro się dogadamy najwyżej. Że tam jest od poniedziałku do soboty, ale ten, nie? 6-14 codziennie. No, przynajmniej szybko koniec. No i wiesz, cały czas ta sama zmiana. Chociaż tam zmiany nie odczujesz, bo to jest jakby na busie, nie? Bym robił. Jeździł. No. Busem. Także no. Robota spoko. Znaczy no. To się okaże, wiadomo. Czy spoko. Na pierwszy rzut oka tak. Ale ja widzę tam, czuję jakiś hachment. Ale to pogadamy w odcinku. Coś mi tam nie pasuje. Busem, ale busa sam musisz mieć. Nie, nie. Hachment z tym. Z podatkiem. No, ale no, lepiej poza odcinkiem to powiedzieć. Podatku i tak nie płacisz. No tak, ja tak.
jeszcze jesteśmy w tym wieku, że tak, że jesteśmy w stanie coś zarobić w tym kraju. Chociaż ten cel jako wypłata, bo masz najniższą krajową, to i tak podatku nie odprowadzasz. Jak powyżej chyba najniższą. Nie, no tam się nie zagłębiałem nigdy za bardzo w to. Ja z jedynki w ogóle ruszałem, co jest? Mówię, co on tak ładnie się pozbierał? Jeszcze pod górkę trochę miał, nie? Mówię, kurde, klas. To z jedynki. Nawet nie wiem, z jakiego biegu on mi rusza tutaj. Nie masz na tym ekraniku? Znaczy nie, nie zwróciłem uwagi. O, naczep nawet nie ma, zobacz. Baja, co? O, jest on. O kurwa. Jeszcze to całe miejsce właśnie? Wyżby? No ja. I tak muszę sobie zawrócić, nie wiem. Ja to naczepę, bo to ja tak nie wiem, jak ty. Dlatego to powinni synchronizować, bo jak nagrywasz coś, to Lipton może to wyglądać. Wszystko także dobra. Dostarczone doskonale. 323 km, 28 minut. No to na odcinku 21. Ale jeszcze widzicie, idę. Musiałem na Adama też czekać i wszystko. I on się załadował, zanim zaczęliśmy nagrywanie. Dobra, cyk. Neutral. Dobra. Ręczny. I zobaczymy, co tam. Jak on tam cofa, tylko że też na tyle ciemno, że i tak nie widać. I to będzie trzeba rejestrację, muszę w Eurotracku niedługo zmienić. Nie, ja będę jeszcze na tej starej jeździł. Ale te czarne muszą do końca roku zniknąć, nie? Nie wiem. No myślałem. Te czarne klimat mają fajnie, ja bym je pozostawiał. Jest no mi wiadomo, że dawno temu rejestrowałem. No, no tak. Ile lat temu to białe weszło? Z 20. 20, no jak do Unii wchodzili chyba. Jak mi się wydaje. Dobra, także wydaje mi się, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Się ze mną Adam. Byłem. Także trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa. Dobra, dobra. O Boże. Nie, bo mi tablet wariuje, zostaw go. Zakłócenie masz? Tak. Lusterka swoją twarz widzę.